Jesteście na kanale Czytam, bo chcę i już. Mam na imię Dominika i opowiem dzisiaj o najnowszej powieści Jakuba Małeckiego pod tytułem Święto Ognia. Na książki Jakuba Małeckiego wiele osób czeka z niecierpliwością. Autor cieszy się sporą popularnością, dlatego wrześniowa premiera jego powieści Święto Ognia to ważne wydarzenie. Widać to również na spotkaniach autorskich, które przyciągają rzesze fanów. Przyznam się, że sama miałam przyjemność poprowadzenia jednego z takich spotkań. Choć powieść ukazała się we wrześniu, to już w maju dowiedzieliśmy się, że prawa do filmowej adaptacji Święta Ognia wykupiła wytwórnia Opus Film. Oni nakręcili Ideę oraz Zimną Wojnę. Jeśli chodzi o Święto Ognia, to za reżyserię odpowiadać będzie Kinga Dębska. O czym jest powieść Jakuba Małeckiego? W Święcie Ognia mamy do czynienia z historią kameralną. Główną bohaterką jest Anastazja. Dziewczyna niebawem skończy 21 lat i marzy o tym, żeby otrzymać tego dnia kartkę pocztową od wyjątkowej dla niej osoby. Oglądamy świat z perspektywy dziewczyny. Jej oczyma zaglądamy na podwórko, wypatrujemy Mateusza, w którym Nastka się kocha. Nie dodałam najważniejszej rzeczy. Otóż Anastazja jest osobą niepełnosprawną. Dlatego jej świat jest często ograniczony do czterech ścian jej mieszkania. Osoba z porażeniem mózgowym ma problemy z komunikacją językową i w przemieszczaniu się. Nie jest łatwo mówić za pomocą zdobyczy technologicznych, ale bez tego sprzętu tylko siostra Lucja ją rozumie. Oczywiście przemieszczanie się jest także zależne od osób opiekujących się Anastazją. Nastka porusza się na wózku i w jej życiu najważniejszymi osobami są ojciec i siostra. O 9 lat starsza Lucja jest baletnicą zatrudnioną w Polskiej Operze Narodowej. Młoda kobieta chciałaby choć na chwilę wspiąć się na sam szczyt. Jednak dobiega 30 i zdaje się, że ma coraz mniejszą szansę na wymarzoną karierę solową. Ćwiczy bez wytchnienia, by osiągnąć sukces. Lucja czuje się samotna. Na dodatek, kiedy wszystkie baletnice tańczą obok siebie, wydają się być niemal identyczne. Jak się wyróżnić w tłumie? To wszystko budzi frustrację, ale zmusza Lucję do jeszcze bardziej intensywnej pracy. Oczywiście z powodu tej pracy oraz intensywnych ćwiczeń nie może tak często spotykać młodszej siostry, jak obie by chciały. Opiekunem Anastazji jest ojciec, mężczyzna po 50. Wszystko podporządkowuje córce. Bez niego dziewczyna nie mogłaby funkcjonować. Anastazja opowiada o ojcu, ale z czasem widzimy i jego perspektywę. Nastka skupia się na emocjach taty i innych ludzi. Przygląda się im uważnie, tak jakby wzrok oraz empatia były tymi najsilniejszymi ze zmysłów. Nimi rekompensuje swoje własne ograniczenia fizyczne. Kiedy skupia się na ojcu, potrafi nawet przeniknąć ściany. Doskonale wie, czego mężczyźnie brakuje najbardziej, dokąd zmierza, gdy nie jest przy córce. Nie zna jednak wszystkich jego tajemnic. Kiedy zagłębiamy się w tę historię, zaczynamy poznawać bolesną przeszłość naszych bohaterów. Zarówno ojciec, jak i jego córki mierzą się z trudnymi doświadczeniami. Nie od razu dowiadujemy się, o co chodzi. Oczywiście wszystko to, co naznaczyło te postacie, jest dla każdego z nich bardzo ważne. I widzimy, jak bohaterowie mierzą się z bólem, jakiego doznali. Z jednej strony jest to cierpienie wywołane stratą, ale z drugiej strony pojawia się niezwykły optymizm niepełnosprawnej Nastki. Dziewczyna nie potrzebuje zbyt wiele do szczęścia. Potrafi cieszyć się każdą drobnostką. Wielu osobom wydaje się to nienaturalne, innych drażni. Osobom w pełni sprawnym często wydaje się, że osoby, które zmagają się z wieloma ograniczeniami, powinny czuć złość, frustrację czy gniew. Tymczasem Anastazja potrafiła te wszystkie przeciwności przekuć w coś pozytywnego, a ponadto zarażać innych swoim pozytywnym nastawieniem. Lektura Święta Ognia zaskoczy niejednego czytelnika swoim ciepłym przesłaniem, a także narracją pełną czułości.
Dla niektórych jest to czymś, co odrzuca ich od lektury, ponieważ widzą w tym kicz i zbyt przesłodzony świat przedstawiony. Dla innych powieść jest szczególnie ważna ze względu na możliwość poznania wielowymiarowej historii, ukazanej z perspektywy osoby z niepełnosprawnością. Główna bohaterka, opisana w książce, nie wymaga zbyt wiele od życia, ale potrafi zawalczyć o to, co jest dla niej najbardziej istotne. Jakub Małecki pisze o tym w taki sposób, że mamy wrażenie, jakbyśmy wkraczali do magicznej, wyjątkowej krainy. Zaglądamy do tej rzeczywistości oczyma osoby, która dostrzega więcej niż przeciętny człowiek. Nastka doskonale rozpoznaje emocje innych. Choć życie narratorki nie jest łatwe i nie będzie baśniowego zakończenia, to poznajemy zmagania bohaterów z przeszłością, przeciwnościami losu oraz ich siłę. Wiele im daje to, że są razem. Myślę, że nie bez powodu książką tak szybko zainteresowali się filmowcy. Jakub Małecki pisze obrazowo, łatwo sobie tę historię wyobrazić. Wciąga nas ich życie i chcemy poznać tajemnice bohaterów. Ludzi doświadczonych przez los, wykluczonych, zmagających się z trudami codziennego życia i z przeszłością. Dla każdego z trzech głównych postaci będzie to coś innego. Natomiast czytelników te historie poruszą, a może nawet wzruszą. Dziękuję za obejrzenie filmu. Co myślicie o Święcie Ognia? Zachęcam do komentowania i będę wdzięczna za wszystkie łapki w górę oraz subskrybowanie kanału. Cześć!